Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, ja jestem aktualnie w domu. W nieco innym wydaniu niż zaraz będę na filmiku, z racji, że nagrywam to podczas montowania tego filmiku i zorientowałam się, że w sumie z wami się ani nie przywitałam, ani nie opowiedziałam itd., itd. A więc przychodzę do was z takim dość krótkim filmikiem, ale stwierdziłam, że coś takiego nagram, bo prosiliście mnie o coś takiego, żebym pokazała, jak wygląda mój Sylwester, a połączę to też z takim Get Ready With Me, bo nigdy czegoś takiego nie nagrywałam, a zawsze mi się to podobało. Stwierdziłam, że nagram taki właśnie krótki odcinek, gdzie pokażę oprócz tego mojego Sylwestra, jak on wyglądał, bo spędzałam go tak, jakby wydaje mi się, że no nie codziennie, z racji, że wyjechałam do Dubaju na Nowy Rok i miałam widok na fajerwerki, które zostały puszczane z Burj Khalifa, czyli najwyższego budynku na świecie, więc wydaje mi się, że to jest taki dość niecodzienny widok, dlatego przygotowałam coś takiego, no i połączyłam to z Get Ready With Me, także możecie zobaczyć, jak się szykowałam właśnie na ten dzień wyjątkowy. Teraz już nie będę was tutaj zagadywać, zapraszam was do oglądania tego, co dla was przyszykowałam. Cześć moi drodzy, mamy dzisiaj, uwaga, uwaga, 31 grudnia 2020 rok, nie złapię fokusu, ale mamy 31 grudnia i dzisiaj mamy Sylwester, jest w ogóle godzina 18:19. Ja na 19 idę, no właśnie na Sylwester, na taką imprezę sylwestrową, coś w tym stylu. Jestem w Dubaju, tak by the way, jak ktoś nie wie. I słuchajcie, szykujemy się na ten Sylwester, ja jeszcze wyglądam tak. Także muszę zaraz wyglądać lepiej. Przed chwilą się wykąpałam, umyłam głowę, zarzuciłam tylko na siebie bluzę, żeby coś tam było. I czas najpierw się pomalować i wtedy może więcej wam opowiem o wszystkim i w ogóle jak będzie wyglądał ten cały vlog. Ale jest to Get Ready With Me połączone z jak spędziłam Sylwestry. Rozpoczynamy malowanie. Make-up ready, tak się prezentuje i teraz czas ogarnąć włosy. What we do here is go back, 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 back. Kolejka, którą biorę, to taka odchylak. Thank you.
Moi drodzy, znowu się odzywam do Was już z domu, ale jak zapomniałam zrobić przywitania, to zapomniałam również zrobić pożegnania. I co? Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać, czy będziecie chcieli więcej takich odcinków. Zostawcie oczywiście dużo łapek w górę, jeżeli Wam się podobało. I co? Jeśli chodzi o mój nowy rok, to tak jak widzieliście, był on taki nietypowy. Pojechałam sobie właśnie do Dubaju razem z rodzicami, z bratem i jego narzeczoną. I co? Było bardzo fajnie i powiem Wam, że jeśli chodzi o 2021, to już nie mogę go doczekać z racji, że sam nowy rok i Sylwester spędziłam bardzo przyjemnie i naprawdę było super. I oprócz tego na starcie, na nowy rok dostałam ogromną szansę, którą możliwe, że zobaczycie jeszcze w przyszłości, jak się rozwinie, zobaczymy, jak to się potoczy, ale póki co już się po prostu nie mogę doczekać tego, co się szuka w 2021 roku. Mam nadzieję, że Wy również rozpoczęliście ten rok z przytupem i że spędziliście ten czas bardzo, bardzo fajnie. I co? Oczywiście życzę Wam szczęśliwego nowego roku, spełniajcie marzenia. Oby ten 2021 był mój, jak i Twój, jak i każdego innego z osobna. Po prostu spełniajcie w tym roku marzenia, bo myślę, że 2020 mocno nam dokopał i teraz jest nasz czas. Trzeba odbić po prostu ten 2020 rok, także ja 2020 uważam za bardzo pracowity rok. Udało mi się wbić 100 tysięcy subskrypcji. Co prawda większość czasu jednak siedziałam w domu, ale jeśli chodzi o mojego YouTube'a, to naprawdę nad nim się starałam. Większość filmów wychodziła w tym roku naprawdę dość regularnie i chociaż raz w tygodniu ten film wychodził, a naprawdę to jest coś, a jednak przez dłuższy czas również wychodziły filmy dwa razy w tygodniu. Zrobiłam 24-odcinkowe vlogmasy codziennie, także wydaje mi się, że to był naprawdę pracowity rok mimo wszystko. I co? I mam nadzieję, że 2021 będzie jeszcze lepszy. Tak by się prezentował pierwszy vlog, jeśli chodzi o Dubaj. Mam jeszcze w zanadrzu dwa, zobaczymy, czy wyjdzie z tego dwa, czy wyjdzie z tego jeden, ale szykujcie się, bo już za niedługo będzie kolejny właśnie vlog z Dubaju. Zapraszam Was oczywiście również na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie, bo naprawdę staram się tam również udzielać przez ostatni właśnie wyjazd do Dubaju. Stawiałam film zdjęcia codziennie, także możecie nadrobić jakieś zaległości. Ja już się z Wami żegnam, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Widzimy się już niedługo, do zobaczenia i cześć!